kwietniu 1946 roku władza doszła do wniosku, że należało stworzyć, a przede wszystkim rozpocząć masową produkcję nowej polskiej ciężarówki, której głównym celem miało być odbudowywanie naszej kochanej socjalistycznej ojczyzny po II wojnie światowej. Wdrożono go do produkcji w starachowickiej fabryce samochodów ciężarowych Star, gdzie otrzymał nazwę Star 20. Seryjna produkcja rozpoczęła się w 1948 roku. Według niektórych źródeł Starów 20 mogło powstać ponad 50 tysięcy sztuk. Z silnikiem o mocy 85 koni mechanicznych był pierwszą całkowicie polską ciężarówką, pierwszym polskim samochodem po wojnie. Konstruktorzy otrzymali w 1950 roku Państwową Nagrodę Naukową, bo w tym czasie auto robiło furorę w bloku sowieckim. Zaprezentowany w 1951 roku z ładownością 2,5 tony Lublin 51 nie oszałamiał ani ładownością, ani tym bardziej gigantycznym zużyciem paliwa. Nie można było przejść obojętnie obok spalania 26 litrów paliwa na 100 km. Licencyjną wersję sowieckiego GAZ-51 zaczęto produkować w listopadzie 1951 roku. Łącznie wyprodukowano niemal 17,5 tysiąca egzemplarzy. Pierwsze egzemplarze miały wykonane z drewna szkielety kabiny, pokryte wodoodporną sklejką. Z czasem dopiero wprowadzono do produkcji kabinę o konstrukcji w pełni metalowej. Choć Lublin 51 był wielokrotnie modernizowany, to nie udało się konstruktorom wyeliminować paliwożerności ani znikomej ładowności. Fabryka samochodów ciężarowych Star stworzyła polski terenowy samochód ciężarowy o ładowności 4,5 tony Star 66. Został zaprezentowany w 1953 roku. Jego produkcję rozpoczęto w 1958. Samochód powstał na drodze konkursu, gdzie państwu zależało na tym, by nową ciężarówkę dało się wykonać z jak największej ilości podzespołów dwóch innych samochodów ciężarowych, nam już znanych Stara 20 oraz Lublina 51. 105 koni mechanicznych napawało dumą w Starachowicach. Kiedy wprowadzono Stara 660, produkcję Stara 66 zakończono w 1965. Polski szosowy samochód ciężarowy średniej ładowności Star 21 był, można rzec, nie do końca chcianym dzieckiem. Wiadomo było, że modele Star 20 nie spełniały oczekiwań, a na samochód ciężarowy Star 25 o ładowności 4000 kg państwo nie miało ani możliwości technicznych, ani tym bardziej finansowych, więc rozpoczęto w 1957 roku produkcję modeli Star 21. Osiągnięto ładowność co prawda 4000 kg, ale wadą zasadniczą modelu Star 21 był mały rozstaw osi, co dawało małą stateczność w czasie jazdy na nierównych drogach. Produkowany w latach 1960-1971 Star 25, polski samochód ciężarowy średniej ładowności, był następcą modelu Star 20. Nowa kabina była akustycznie znośniejsza, ogrzewczo wydajniejsza, z lepszą widocznością. Do napędu zastosowano polski sześciocylindrowy rzędowy silnik benzynowy o mocy maksymalnej 95 koni mechanicznych. Późniejsze modele miały nawet moc 105 koni mechanicznych. Dzięki temu, że wzmocniono resory oraz zastosowano dwa amortyzatory ramieniowe w przednim zawieszeniu, ładowność osiągnięto na poziomie 4000 kg. Jelczańskie zakłady samochodowe w Jelczu-Laskowicach debiutowały pierwszym pojazdem ciężarowym i produkowały Żubra A80 w latach 1960-1968. Trafił się silnik o mocy 140 koni mechanicznych. Jak się miało szczęście, mógł mieć i 180 koni. W tym czasie Jelcz produkować miał duże ciężarówki, natomiast Star miał zająć się średnimi ciężarówkami, jak i ciężarówkami terenowymi. Żubr A80 był pojazdem wyjątkowo awaryjnym. W 7 tysiącach wyprodukowanych egzemplarzy narzekano w głównej mierze na silnik czy tylny most. Produkowany w Moskwie od 1962 roku sowiecki trzymiejscowy samochód ciężarowy ZIL-130, choć sam ważył 4300 kg, dzięki między innymi silnikowi o mocy 170 koni potrafił przewozić ładunki o łącznej masie 6000 kg. To jeden z najpopularniejszych samochodów ciężarowych na terenie Związku Sowieckiego, gdzie do roku 1994 wyprodukowano 3 380 000 egzemplarzy. Oczywiście w różnych wariantach. Wcześniejsze ZIŁy były malowane na ciemnozielono, natomiast ZIŁy 130 były charakterystycznie malowane na biało-niebiesko.
choć wpierw chciano je nazywać Dniepr. Nazwa się jakoś nie przyjęła i została nazwa Kraz. Krazy 256 produkowano w Krzemieńczuku na terenie obecnej Ukrainy. Sowiecki samochód ciężarowy, wywrotka o ładowności do 12 ton, produkowano w latach 1963-1994. Silnik miał dopracowany o mocy 240 koni mechanicznych. Pierwotnie miał prostokątny zbiornik paliwa o pojemności 225 litrów. Następnie zastąpiono go prostszym w produkcji cylindrycznym o pojemności 165. W 1973 samochód otrzymał państwowy znak jakości Związku Sowieckiego. Specjalnie do usuwania skutków awarii elektrowni atomowej w Czarnobylu wybudowano specjalną wersję B1030 w liczbie 18 sztuk, wyposażoną w ciężką kabinę ekranową ołowiem przeciwko promieniowaniu. Samochody ciężarowe dużej ładowności Jelcz 300 produkowano w Polsce w jelczańskich zakładach samochodowych od 1968 roku, a tak je produkowali do 1992. Był następcą Żubra A80, który był dość mało udanym modelem. Wyposażony był w silnik sześciocylindrowy o mocy 200 koni, który dawał pojazdowi ważącemu niemal 6,5 tony ładowność na poziomie 8000 kg. Pojazd potrafił się rozpędzić do 87 km na godzinę, natomiast palił dość sporo, bo 28 litrów na 100 km, a jeśli ciągnął 14-tonową przyczepę, wówczas 36 litrów. Starachowice nie próżnowały i w 1966 roku zaprezentowali po raz pierwszy Stara 200. Jego produkcja przypadła na późniejsze lata 1976-1994. Kabina miała sporą szybę, była nieźle wyciszona, a skrzynia ładunkowa mogła przewozić ładunki o masie do 6000 kg przy masie własnej 4200. Star 200 był popularny, bo był bezproblemowy. Miał niskie jednostkowe zużycie paliwa z racji silnika wysokoprężnego z wtryskiem bezpośrednim. Był dynamiczny, zachowywał się dobrze, ciągnąc przyczepy z ładunkiem i łatwo dawało się montować specjalistyczne nadwozia, jak dźwigi na przykład. Miał też swoje wady. Wyjątkowo hałaśliwa praca silnika, wyjątkowo obrzydliwa ilość spalin czy niska odporność kabiny na rdzewienie. Czechosłowackie Koprivnice, miasto leżące na Pogórzu Morawsko-Śląskim, zasłynęło z produkcji Tatry 813, ciężkiego samochodu ciężarowego, której produkcję seryjną rozpoczęto w 1967. Zakończyli produkcję w 1982. Wojskowa odmiana z napędem na 8 kół o nazwie Kolos był w stanie ciągnąć przyczepy o łącznej wadze przekraczającej 100 ton. Wyprodukowano niemal 12 tysięcy sztuk, z czego większość trafiała rzecz jasna do Związku Sowieckiego, ale i do wschodnich Niemiec, Rumunii czy nawet Indii. Podstawowy samochód ciężarowo-terenowy w Wojsku Polskim Star 266 był produkowany w fabryce samochodów ciężarowych Star w Starachowicach od 1973 aż do 2000 roku. Star 266 potrafi bez przygotowania pokonywać brody o głębokości do 120 cm, natomiast z przygotowaniem do 180. Podstawowym użytkownikiem jest Wojsko Polskie, które ich używa w podstawowej wersji skrzyniowej do transportu żołnierzy, jak i w licznych wersjach specjalistycznych. Potrafi osiągnąć prędkość maksymalną 90 km na godzinę. Zużycie paliwa kształtuje się na poziomie 27 litrów na 100 km. Jego prędkość maksymalna wynosi 1040 km. Wyprodukowano łącznie 18 tysięcy sztuk. Czechosłowacka Tatra 148 to ciężarówka sporej ładowności. Owoc usprawnień Tatry 138, gdzie konstruktorzy postarali się wzmocnić silnik, podwyższyć prędkość pojazdu, ale i zmniejszyć hałas, jak i emisję spalin. Ważący niemal 11 ton moloch z silnikiem o mocy 200 koni mechanicznych potrafi jechać 80 km na godzinę, wioząc nawet do 287 ton ładunku. Produkcja odbywała się w latach 1972-1982. Gdzie łącznie wyprodukowano ponad 113 tysięcy egzemplarzy, z czego niemal 64 tysiące poszły na eksport do ponad 40 krajów świata, najwięcej trafiło do Związku Sowieckiego. Jelczańskie zakłady samochodowe stworzyły samochód pożarniczy na podwoziu samochodu ciężarowego Star 244L produkcji fabryki samochodów ciężarowych w Starachowicach. Model zaprezentowano w 1972. Produkcja odbywała się w latach 1975-1999. Model powstał w związku z rozwojem przemysłu petrochemicznego, chemicznego i drzewnego w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Dotychczasowe pojazdy pożarnicze okazały się być przestarzałe z racji podobieństw do samochodów
do dystrybucji napojów gazowanych, gdzie również widniały zaciągane do góry plandeki, na Jelcze 005M najczęściej wołano Cola lub Pepsi. Dzięki bardzo za obejrzenie. Jak się Wam podobało, kciuki do góry. Jak nie, to w dół. Jak średnio, to dajcie jednego kciuka w bok. Subskrybujcie, jeśli chcecie obejrzeć więcej. No i dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć w następnym filmie, w komentarzach. A my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was napisze, która ciężarówka Wam się najbardziej podobała. To tyle na ten temat. Prosto z mostu, pozdrawiam.